Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku naszej przygody w trybie MyGM w NBA 2K22. Cleveland Cavaliers, przypominam. No dobrze, trzeci odcinek. Chcę troszeczkę zwiększyć tempo ilości rozegranych meczów na odcinek, tak więc lecimy, let's go. Trzeba bardzo często wchodzić tutaj w ten team status, aby patrzeć, czy któryś z zawodników nie chce z nami porozmawiać. I właśnie Lauri Markkanen chce z nami porozmawiać o tym, dlaczego cofnęliśmy go z pierwszej piątki. Dobra, porozmawiajmy sobie z nim. Uwaga, więc teraz nie można tego zepsuć. Czyli wykładamy karty na stół i on zasługuje na miejsce w pierwszej piątce. No dobra, okej, na razie zaakceptujemy to. Tak więc plus 10 do morale dostał Markkanen, ale jeśli Markkanen zacznie się słabo spisywać, wtedy cofniemy go z powrotem, czyli Markkanen wraca do pierwszej piątki. Wymienimy tutaj minuty z Osmanem. No i dobra, tutaj wiemy, że mamy troszeczkę zmęczonych zawodników, tak więc przesymulujemy sobie jeszcze jeden dzień. Team Status. Dobra, wszyscy są zadowoleni, a tutaj Stauffer chyba przed każdym meczem będzie chciał ze mną rozmawiać, nie? Dobra, czyli tak, cheat chat znów z Alenem, to sobie szybko ogarniemy. Tutaj nawet nie trzeba tego czytać. Plus 3 morale. Coach game plan mamy. Ok, prep hub. Spoko. Mentorów też mamy. Coach system nie trzeba zmieniać. Ok, porozmawiajmy sobie z dziennikarzami. Dobra, czyli co mnie zaskoczyło najbardziej? Fan interactions. Dobra, ale to nie ma, widzę, żadnego wpływu na nic. Head coach. Dobra, tutaj nic nie trzeba już robić. Team status. Nikt nie chce z nami porozmawiać oprócz head coacha. To jeszcze tylko wróćmy sobie do coach game plan. I teraz tak. Tak chce nasz sztab, abyśmy grali. Czyli Garland, Sexton 25 minut, Markkanen 23, Mobley 34 i Allen dostał plus 1 do overalla. Markkanen również. Allen 87, Markkanen 80. Olenek Rubio. Wszyscy ładnie plus 1 mają do overalla. Bardzo mnie to cieszy. Super ogląda się takie obrazki. Czyli Rubio jest zmęczony lekko, no to damy mu na pewno mniej minut. I tak na pozycji numer 1 mamy przesyt. No to Olynyk może dostać więcej minut, bo on potrafi grać na pozycji numer 4 również, czyli piątkę i czwórkę będzie ogrywał. No i Okoro więcej minut 16, bo Okoro ma przecież świetny potencjał i też chcemy go ogrywać. No dobra, czyli coach game plan załatwiony. No to gramy z Los Angeles Lakers. Lakersi jak na razie bez porażki w tym sezonie grają jeszcze u siebie na parkiecie. Czy to będzie pierwsza porażka Lakersów? Kurczę, chyba nie, ale zobaczmy. No, będzie ciekawa końcówka. Mamy prowadzenie. 7 minut jeszcze zostało, 6, 4. Mamy prowadzenie dalej. Dobra, 2:30 do końca. Mamy 9 punktów prowadzenia, ale żeby coś się też działo, wskoczymy na parkiet. No i teraz właśnie sobie zobaczę, jak wygląda audio w tym meczu. Ale okej, dobra. Jest dobrze. Jest dobrze. No, dawaj, Allen. Zapraszam do zasłony. I Allen. O, co ty gadasz? Zablokowany. No nie wierzę. A tutaj też już się zapowiadało na łatwe punkty. I niestety Davis zdobywa punkty pod naszym koszem. 105-97 i 2 minuty jeszcze do końca. Więc no to nie jest powiedziane, że Cleveland wygra w tym meczu. Dobra, Sexton, bardzo fajne spotkanie, 23 punkty, 2 zbiórki, 4 asysty. Z Olynykiem mamy zasłonę i Sexton sam do końca z layupem, ale nie ma punktów i kurczę, nie ma też zbiórki. Bardzo dobry defense. Trevor Ariza oddaje rzut, ale to nie był dobry rzut. Jeszcze Davis,
Kurde, ale nas robi. No i musimy wziąć czas przedostatni, 105,99. Kurczę, powinniśmy tutaj zdobyć łatwe 4 punkty, bo i Alena spod kosza i Sextona chyba, nie? Po tej zasłonie od Olenyka. No dobra, teraz troszeczkę poszanujemy piłkę. Jeszcze troszeczkę sekund mamy. Czyli zasłona od Olenyka. Niezbyt udana. I kurczę, strata. A tutaj znów Davis. Davis za dwa. Jest perfect release. No, 105-101. Uwaga, trzeba zacząć zdobywać punkty. Sexton. Dobra, dawaj. Zasłonę z Mobley'em, ok, ta zasłona już bardzo dobra, tutaj Markkanen za 3, ale kurczę, to nie był dobry release. No i jak na razie cały czas bez punktu, teraz defense. Defense, panowie. Aż głos mi się łamie od tej gry. Westbrook kontra Sexton. Bardzo dobry defense, nie ma punktów, jest zbiórka Mobley'a. Mobley tylko 4 punkty w tym meczu. I foul Garlanda, i co ty gadasz, że będą... rzuty. Nie, okej, okay, nie ma rzutów na szczęście. Był to faul ofensywny. No ale teraz nie możemy dopuścić do zdobyczy punktowej Los Angeles. Davis, ależ robi tego Olenyka. No i 105-103, moi drodzy. Uwaga. Nie możemy przegrać. Dobra, jakieś punkty trzeba zdobyć, czyli zasłona z Olenykiem, dobra zasłona, no to teraz punkty, tak jest, w końcu Sexton. Ok, 107-103, mamy przewagę czteropunktową, czas dla Lakers. No i uwaga, Davis. Porobiony. Ja pierdzie. No uwaga. Lakersi chyba doprowadzą teraz do remisu. Nie, nie ma, okej. Okay. Nie ma remisu, ale jest Sexton. Sexton pod koszem i ze wsadem, pięknie. Okej, okay, pięknie Sexton. Ratuje nasze dubska w tym spotkaniu. Dobra, 109-106. 25 sekund do końca meczu. I LeBron James kontra Mobley. LeBron, jednak LeBron i tak, jeszcze nie rozumiem tego czasu teraz naszego head coacha. Jeszcze mogliśmy się wstrzymać, no i tak, raczej na pewno będziemy faulowani przez Lakersów. No i musimy trafiać celnie. Garland, 18 punktów, 4 zbiórki, 10 asyst. No to myślę, że do niego będziemy kierowali piłkę, on będzie faulowany. Ale jeszcze nie jesteśmy w bonusie. No to jeszcze raz Lakersi będą musieli nas faulować. Ok, 19-7 do końca meczu. Mamy rzuty osobiste. A Los Angeles bez czasów. Dobra, pierwszy rzut. Perfekt. No i drugi również. Pięknie. 3-punktowa przewaga. Tak więc nie możemy dopuścić do... zdobyczy 3-punktowej Lakersów i pięknie LeBron James zablokowany. O, co ty gadasz, Ariza, ale na szczęście niecelnie. Jeszcze raz rzucają za 3, znów niecelnie. Co ty gadasz, Ariza, Bradley, niecelnie, dobrze. Ja pierdzielę, ale końcówka. Okej. Okay. Niesamowita końcówka w meczu z Los Angeles Lakers na ich parkiecie. Dobra, czyli tak, Markkanen jest już zadowolony z faktu, że daliśmy mu miejsce w pierwszym składzie.
Wygraliśmy z Lakersami 111-108. No, blisko było, a zepsułbym ten mecz. LeBron 30, Westbrook 24, Davis 20 punktów, a u nas Sexton 27. No, bardzo ważne te dwa punkty w końcówce. Te dwa celne rzuty, 4 punkty. Garland 20 punktów, 10 asyst. Olynyk 16, 7 przechwytów. 7 przechwytów. Dobra, aż trzeba będzie wejść w rekordy i sprawdzić, czy to nie jest jakiś rekord tego klubu. No nie, nie, Olynyk nie pobił rekordu. Tutaj mamy na trzecim miejscu ex aequo Ron Harper, Brevin Knight oraz Delonte West z 8 przechwytami. Najświeższy jest z 2009 roku. No to tylko jeden przechwyt od wejścia na kartę historii tego klubu, Olynyk. No ale i tak nie można mu odebrać wspaniałego występu. Dalej Rubio 15 punktów, 4 zbiórki, 4 asysty. Markkanen w pierwszej piątce 13 punktów, 9 zbiórek, 4 na 6, wszystkie rzuty za 3. Allen 8 punktów, 5 zbiórek. Troszeczkę za mało, no ale Anthony Davis skutecznie zabierał mu te piłki ze zbiórek. Osman 6 punktów, Mobley 4, 6 zbiórek, 4 asysty, 3 przechwyty, 4 bloki i 3 straty. No troszeczkę za słabo ofensywnie w tym meczu, ale no Mobley to jest nasz rookie. On jeszcze będzie się tutaj rozwijał, myślę, grubo, tak więc to będzie no, przyszły jeden z najlepszych zawodników na tej pozycji w lidze. Davis 2 punkty i Okoro 0 w 16 minut, 0 punktów, tylko 2 zbiórki, 1 strata. No to Okoro dostaje minus. Czy Olynyk kolejny plus? Nie wiem, kto to jeszcze zasługuje na jakiś plusik. W sumie nikt. Tak więc dobra, zostawimy to tak jak jest, nie? Okej, czy coś tutaj jeszcze zmieniamy? Myślę, że nic. Od razu możemy przejść do kolejnego meczu. Przepraszam, ale głos mi się czasami załamuje. No cóż, dalej siedzę z COVID-em niestety. Lauri Markkanen chce porozmawiać, ale o czym? Masz miejsce w pierwszej piątce? Co ci się nie spodobało? Nic. Widzę, że tutaj czasami są jeszcze jakieś błędy, nie? Bo to ewidentnie był błąd. No dobra, przejdźmy sobie teraz do meczu z Phoenix Suns. Phoenix też w bardzo fajnym składzie. Chris Paul, Devin Booker, Michael Bridges, Jay Crowder, DeAndre Ayton, JaVale McGee jeszcze na ławce, Kamiński, Saric i tak dalej. No mają świetny skład. Zobaczymy, jak nam z nimi pójdzie. Uwaga, gramy na ich parkiecie, gramy w Phoenix. Piękna pierwsza kwarta. Druga również. No to kurczę, tutaj już nie ma po co wchodzić. Chociaż odpowiada Phoenix. No, zbliżyli się na chwilę nawet na 15 punktów, ale pięknie ich wybiliśmy z rytmu w czwartej kwarcie. 119-98. Tak kończy się ten mecz. No to mamy kolejne zwycięstwo. Olynyk, najwięcej punktów, 22, 9 na 12 z gry i 4 na 6 za 3. Markkanen też ładnie za 3, 5 na 7, 21 punktów. Garland double-double, 10 asyst, 15 punktów. Sexton 14, 4 zbiórki, 5 asyst, 2 straty. No, w stratach już dużo lepiej w tym meczu, 15. Allen, 20 zbiórek, 14 punktów. Ile zbiórek ofensywnych? Czy tutaj mamy tutaj 4 zbiórki ofensywne. Mobley 11, 8, 5 bloków. Dalej Rubio 11, 2, 6, 2 przechwyty, 4 straty, 4 na 4 z gry. Okoro 6 punktów. Davis 3, Osman tylko 2. Osman bardzo słaby występ. Dobra, to chyba Osmanowi mniej minut. A nie, dobra, okej, okay. I tak to nie jest źle, nie? Każdy ma tyle minut, na ile zasługuje, myślę. Dobra, co tutaj jeszcze? Chit-chat z Allenem po raz kolejny. Dobra, czyli tutaj porozmawiali sobie na temat kampowania, czyli spania pod... O, mamy ofertę wymiany od Chicago Bulls. Zobaczmy sobie.
Dobra, no to zobaczmy. Nic nam nie szkodzi na popatrzenie na ofertę. Czyli Garlanda by chcieli za Patryka Williamsa i pierwszorundowy pick, ale lottery protected. No to na pewno nie będziemy się na to godzili. No Garlanda nie wyrzucamy z naszego składu. Garland zostaje. Też będziemy opierać skład na jego barkach. Tak więc Patryk Williams, zobaczmy kto to jest, czyli drugoroczniak. Wybrany z czwartym pikiem w poprzednim drafcie. No i w tym pierwszym sezonie 9 punktów, 4,5 zbiórki. No i średnio, nie? Ale myślę, że chyba potencjał jakiś ma, no, potencjał dosyć duży. A minus, tutaj na grafice też to ładnie wygląda. No ale nie, ja wolę zostać z Garlandem. Dobra, co tutaj jeszcze? Okej, okay, nie, wszystko mamy ładnie zrobione. Czyli też nikt nie chce z nami rozmawiać. Nie, dobra, możemy lecieć kolejny dzień. Dobrze, czyli znów mamy mecz z Charlotte. Okej, okay, meeting with CFO. Zobaczmy, co on teraz będzie chciał. Aha, dobra, czyli możemy go pochwalić. No będziemy chwalić tylko nasz sztab, aby poprawiać te morale. Okej, okay, tutaj już wszystko to samo. Team status, nikt nie chce z nami rozmawiać. Dobra, jeszcze zajrzyjmy do Coach Game Plan. Jak to wygląda? Czyli mamy większość zawodników on fire. Nikt nie jest za bardzo zmęczony. Wszyscy mają plus jeden do oceny. No to dobrze, okej, okay, widzę, że fajnie się dzieje u nas w klubie. No to gramy kolejny mecz. Czyli jeszcze raz Charlotte Hornets. Tutaj jest LaMelo Ball, Terry Rozier, Gordon Hayward, Miles Bridges i PJ Washington. No też bardzo fajna ta pierwsza piątka. Okej, okay, no to gramy z Charlotte. Uwaga. Gramy u nich na parkiecie. No pierwsza kwarta minus 12 punktów. W drugiej minus 2. Coś tam zaczęliśmy odrabiać w trzeciej. No i już mamy remis. No to zobaczmy. Jest szansa na zwycięstwo. Mamy przewagę kilkupunktową. 3 minuty zostały. Dobra. 2:20 do końca. Prowadzimy 6 punktami. No i wchodzimy na parkiet. Dobra, zmieniłem tylko minimalnie dźwięk z meczu. No to dobra. Garland kontra LaMelo. Zostawimy ten defense komputerowi i można było chyba lepiej zrobić to samemu. Ok, tracimy 2 punkty. LaMelo 18 punktów w tym meczu jak na razie. Garland. Tutaj do Allena, ale nie. Ok, do Mobleya. Mobley ma nawet przewagę. Ej, Mobley, zbieraj to teraz. Kurczę, nie wyszła nam ta akcja niestety. Ok, dobry defense, zbieramy to teraz. Pięknie, Sexton. Czwarta zbiórka. Ok, no to bierzemy zasłonę z Olynykiem. Bardzo dobra zasłona. Olynyk niepilnowany, ale tam podanie do trójki. Kurde, Olynyk. Nie najlepiej nam to wyszło. I nie ma punktów. Nie ma punktów Charlotte. Pięknie. Dobra. Teraz tak, poczekamy na zasłonę od Allena. No i Jared Allen też dobra zasłona. Wbijamy pod kosz i są punkty Sextona. 24 już ma na koncie, 5-5. No i teraz Garland kontra LaMelo. Aj, z faulem Allen. Niepotrzebny był ten faul kompletnie. Czyli szansa na akcję 2 plus 1 dla LaMelo Bola. Niestety celnie. 3 punkty przewagi na minutę do końca meczu. No to trzeba być skutecznym. Skutecznym w ofensywie. Trzeba zdobywać punkty. I Sexton kontra Rozier. Dobra, bierzemy zasłonę z Olynykiem tym razem. Okej, okay, może to nie była najlepsza zasłona, ale Olynyk niepilnowany pod koszem. Dobrze. Też asysta Garlanda numer 9. Pięknie zablokowany LaMelo i jeszcze jest przy piłce. Bardzo dobry defense. Zbieramy. Ok, Garland z drugą zbiórką i faul LaMelo Bola.
Piąty już drużynowy. No to rzucamy, tak jest. Osobiste. Niecelny pierwszy rzut. Może nas to kosztować w końcówce. Drugi celny, dobra. Ok, czas dla Charlotte. 28 sekund mamy do końca i przewagę 6-punktową. Czyli no, utrzymujemy przewagę od wejścia nas na parkiet, nie? Lamelo. Bardzo dobry defense i zbieramy. Mobley, ósma zbiórka i faulowany Mobley, więc to on teraz będzie oddawał rzuty osobiste. No zobaczmy. Pięknie, pierwszy perfekt. I drugi też weszło. Ok, 7 punktów, 8 zbiórek Mobleya. No od Mobleya troszeczkę więcej oczekuję, aby minimalnie spisywał się tak, jak naprawdę się spisuje, nie? Czyli on inkasuje po te kilkanaście punktów na mecz i zbiórek też kilkanaście na spotkanie. 15 sekund do końca, nasza piłka, czyli jeszcze będą nas faulować. No to dawaj Sexton, ale uciekamy. A nie, nie faulują nas, dobra. No okej, czyli mecz wygrany, ale jeszcze może spróbujmy zbudować jakąś akcję. Sexton, pięknie. Ze wsadem 26 punktów, 5 zbiórek, 6 asyst. Myślę, że kolejny bardzo fajny, udany mecz dla Sextona. Jeszcze trójka z połowy nie weszło. 127-117. Ładne zwycięstwo na Charlotte. Dobra. Okej, okay, czyli tak, zobaczmy sobie jeszcze, jak to wyglądało. A LaMelo Ball triple-double, 27 punktów, 11 zbiórek, 11 asyst. Sexton 26-5-6, 1 przechwyt, 2 straty. O, i tutaj mieliśmy już mniej strat niż nasz przeciwnik. 18 punktów Garlanda, 9 asyst, 17 Olynyka. Zobaczmy też średnie Olynyka, bo naprawdę podoba mi się, co ten gościu robi. 15,5 punktu, co jest jego rekordem kariery, zbiórek 6-1, co jest jego drugim najwyższym wynikiem w karierze. Przechwytów ma 2 średnio, co jest też jego rekordem kariery. Dalej bloki, straty, no i skuteczność za 3 też jest jego rekordem kariery. No więc widzę, że Kelly Olynyk gra swój najlepszy sezon w karierze. 30 lat, jest to jego 9 rok w NBA. Rubio, 17 punktów, 20 minut, 4 zbiórki, 7 asyst, 2 przechwyty, 3 straty. Bardzo ładny, udany występ Rubio. Okoro, 14 punktów, 17 minut, Allen, 13-13. Osman, 8, Mobley, 7-8, Markkanen, 5 i Davis, 2. Elegancko, bardzo ładny występ. No to lecimy dalej. Team status. Tutaj nic się nie dzieje. No to symulujemy kolejny dzień, czyli tutaj nic nie musimy zrobić. Team status, też nikt od nas nic nie chce. No każdego dnia trzeba to sprawdzać, bo właśnie może coś się wydarzyć i coś ważnego możemy ominąć. Dobrze, mamy siódmy poziom, więc wbijmy sobie nowy punkt, czyli tutaj mieliśmy pójść w zmianę cen biletów, nie? Tak jest. Ok, czyli już będziemy mogli to zrobić. Więc chyba to też tutaj będzie. Finanse i pricing. Dobra, czyli bilety za 72. No mieliśmy je zwiększyć, więc 75. Dalej, merchandise. Aha, i za parking, dobra, za parking damy $25. Dalej, merchandise, czyli z czapki $22.50. Tutaj $12.50 za souvenirs i programy za piąteczkę. Dalej, concessions. Aha, czyli to mieliśmy w sumie zwiększyć. Dobra. To wracamy, tak jak było. Tutaj dyszka. Tutaj trójeczka, tikety były za 72, parking za 20 chyba, czyli concessions. No to hot dogi
6,50, soda, czwórak, ice cream, 3,50, burgery za czwóraka, kawa, 2,50, nachos, czwórkę, w restauracji 17,50, ok. No i cyk. Dobra, czyli to zadanie też mamy już zrobione. Improve concession revenue, no to zwiększyliśmy ceny, więc też ten revenue powinien być większy. No dobra, czyli to chyba wszystko, więc możemy przejść do kolejnego meczu. Portland, po raz drugi się z nimi spotkamy. 91 Damian Lillard, dalej McCollum, Powell, Covington i Nurkic. No też mają całkiem ciekawy ten składzik. No a zaraz zobaczymy, jak nam z nim pójdzie. No 2-5 tylko Portland ma, więc teoretycznie no, powinno nam pójść gładko, ale zobaczmy. Gramy jeszcze u siebie. Piękna pierwsza kwarta. W trzeciej jeszcze podwyższyliśmy wynik. No i kurczę, ależ było blisko. Tam chyba na punkt nas doszli. 37 sekund zostało do końca, a wskoczymy. Wskoczymy na końcówkę, bo z reguły dobry defense mamy. Więc defensywnie powinniśmy też dać radę. Tak więc teraz troszeczkę podtrzymamy sobie piłkę, tak żeby Portland nie miało dużej ilości czasu na swoją akcję. Ok, 8 sekund zostało, zasłona z Allenem. I trójka, ale to nie był dobry release, nie było też punktów naszej drużyny. No i co wymyśli Portland? Portland zrzuca za 3. I zbióreczka jeszcze Sextona na sam koniec. A dawaj Sexton. Postaramy się może jeszcze o jakieś punkty Sexton. A i jeszcze zbiórka Allena na sam koniec. No dobrze, jest zwycięstwo 128-120. Pięknie, kolejny zwycięski mecz naszej drużyny. Tutaj nic się nie zmienia. Zobaczmy jeszcze jak to wyszło, czyli Sexton 27, Garland 22, mało asyst w tym meczu, 19 Markkanen, 12 Mobley, 7 zbiórek, Allen tak samo. Dalej Olynyk 11, 7 zbiórek, 3 asysty, 11 Okoro, 8 Rubio, 6 Osman i Davis bez punktu, ale 7 zbiórek. Dobra, lecimy dalej. Team Status. Norm Bradley chciałby z nami porozmawiać. To zobaczmy o czym. Okej. Okay. Nie no, czasami te błędy irytują troszeczkę, nie? Bo tutaj niby nastawiasz się na rozmowę i nic się nie dzieje. Dobra, czyli symulujemy kolejny dzień. Change prices, no to przed chwilką to zrobiliśmy. Możemy porozmawiać z dziennikarzami, ale czy możemy? Możemy, ok? No nie wiem, nie zgadzam się. Dobra. Ok. Czyli możemy już przejść do meczu, myślę. Nikt z nami nie chce rozmawiać. No i właśnie, jak to teraz wygląda? 7 zwycięstw, 2 porażki. Jesteśmy na drugim miejscu w konferencji. Milwaukee Bucks tylko lepsi. No elegancko to wygląda. Dobra, czyli lecimy dalej. Mecz z Toronto Raptors. Uwaga. Gramy w Toronto. Pierwsza kwarta minus 6. W drugiej już obejmujemy prowadzenie. No i czwarta kwarta. Zobaczmy. Jest stan remisowy. 5 minut zostało do końca meczu. 4. Znów remis. Remis. Dobra. 2-0-3 do końca meczu. Prowadzimy 3 punktami. Wchodzimy na parkiet. No i rozgrywamy ten mecz. Zaczynamy od rzutów osobistych Scottiego Barnesa. Ok, no i rozpoczynamy też od czasu, czyli 2 punkty przewagi, 2 minuty, troszkę ponad 2 minuty do końca meczu. Zobaczmy sobie też jaki skład mamy na parkiecie, czyli Garland zmęczony, wybaczcie, Sexton, Mobley na trójce, Olynyk i Allen. No dobra, niech tak będzie. No to zaczynamy. Czyli tak, no trzeba być skutecznym w ofensywie. 2 punkty mi tutaj w zupełności wystarczą. Dobra.
Dobra, tutaj widzę, nie za bardzo to wyszło. Z Mobleyem dawaj zasłonę. I co? Właśnie, no tak się zastanawiałem, że tam kurczę faulu nie było. Faul był, rzuty osobiste. Garland 25 punktów, szansa na 26 jest perfekto. 5 zbiórek, 8 asyst. No ty Garland takie ma zadatki na triple-double, nie? Ale nie wiem, czy będziemy się bawić tutaj w Westbrooka. Dragić, pięknie przypilnowany, doskonale. Nie ma punktów, jest zbiórka Olynyka. Już chciałem tam uruchomić skrzydło. No i Sexton. Sexton jest pod koszem, ale zablokowany. No tutaj Dragić pod koszem. Kurczę, myślałem, że uda się zablokować Siakama. Jednak są punkty dla Toronto. Minuta 15 jeszcze do końca meczu. Cały czas prowadzimy. Dobra, dawaj zasłonę z Olynykiem. Piękna zasłona, piłka do Olynyka. No i Olynyk. Co ty gadasz? No, dobre to było. Siakam za 3. Oj, uwaga, niecelnie zbieramy to. Dobrze, Garland. Okej. Okay. I znów Sexton. Dawaj Mobley. To jest bardzo dobra zasłona. I Sexton sam, tak jest. Piękne punkty spod kosza ze wsadu. 16 ma na koncie Sexton w tym meczu. Garland kontra Dragić. Oj, Dragić pozostawiony na trójce i niecelny był ten rzut Dragicia. No i fauluje już Toronto, więc Markkanen będzie oddawał rzuty osobiste. Celnie. I celnie. Dobra, 97-91. Czy znów za trzy będą rzucać? Na razie proszą o czas. Dobrze. Markkanen, no słabiutko w tym meczu. 4 punkty, tylko 3 zbiórki, 1 asysta. I Dragić pcha się pod kosz. Oddaje rzut, Siakam. No okej, okay. Olynyk tutaj poszedł. Poszedł za Siakamem. No ale dobrze, no oni znów muszą faulować. Czyli kogo teraz damy? Może Markkanenowi podlepszymy statystyki w tym meczu? Nie, wiecie co? Sextonowi. Sextonowi polepszymy. Tak więc niech go faulują. Dobrze, pięknie. Już myślałem, że ten pierwszy rzut będzie niecelny. I rzut numer 2. Cyk, pięknie. Dobra, nie mamy już czasu więcej, więc nie będzie przerw w grze. A zobaczmy, bo Dragić za 3, ale to nie był dobry rzut, zbióreczka Olynyka. No i czy dalej będą faulować? O, nie faulowali, ale zabrali nam piłkę. Jeszcze Mobley. Mobley teraz faulowany. Mobley w tym momencie 10 punktów, 8 zbiórek, tak więc już lepiej to wygląda. Celny rzut. I drugi również, 12-8-2. No i to już jest właśnie taki występ, jakiego oczekuję od tego zawodnika. Jeszcze Dragić, a myślałem, że będą rzucać, jest Anunobi za 3, ale kolejny rzut niecelny. No i chyba żadnego punktu Toronto nie zdobyło. A nie, zdobyli chyba tylko 2 punkty? Coś takiego. Nieważne, 101-93, tak kończymy ten mecz. I dobra, co jeszcze na koniec? Okej, tutaj nic nie ma, czyli Team Status. Mamy 8 zwycięstw, 2 porażki po 10 występach. No i wygląda to, myślę, naprawdę bardzo dobrze. Spisujemy się troszeczkę lepiej niż się spodziewałem, bo naprawdę nie spodziewałem się, że Cleveland może aż tak dobrze rozpocząć sezon. No i pięknie, tutaj nawet mamy już plus 2 do overalla dla Rubio na przykład. 81 jego overalla. Fall też, Taco Fall, 72 overalla. Okej, no na razie nie mamy żadnych problemów kadrowych, więc zostawimy to wszystko tak jak jest. Elegancko, wszystko idzie w dobrą stronę, ja jestem zadowolony, wygrywamy mecze. Czego chcieć więcej? Moi drodzy, to by było wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki za uwagę, do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, siemano!